W ambasadzie i konsulacie można odbywać praktyki, staż i wolontariat. W moim przypadku były to praktyki studenckie, z tego względu, że jestem osobą na ostatnim roku studiów magisterskich, na kierunku istotnym z punktu widzenia ministerstwa, a także jestem obywatelką Polski, co jest jednym z warunków odbywania takich praktyk. Są też praktyki absolwenckie i zawodowe. Jeżeli chodzi o wolontariat, jedynym warunkiem tak naprawdę jest posiadanie obywatelstwa polskiego. A jeżeli chodzi o staż, jest to staż, na który osoba jest kierowana poprzez urząd pracy i taki staż jest finansowany przez ten urząd. Jednak nie należy mylić stażu ze stażem po aplikacji konsularno-dyplomatycznej. Jest to zupełnie coś innego. Aby aplikować o praktyki, trzeba wysłać formularz aplikacyjny, w którym wyjaśnia się, dlaczego chcemy być praktykantem, praktykantką w ambasadzie czy też konsulacie. Tłumaczymy, dlaczego jesteśmy odpowiednią osobą na to stanowisko, dlaczego chcemy i co możemy wnieść do danego konsulatu czy ambasady. Również opisać krótko swoją wcześniejszą karierę, swoje doświadczenie, wykształcenie, a także temat i naszej dysertacji, czy to na poziomie licencjatu, czy to magisterki. Łącznie z aplikacją trzeba również wysłać CV, zaświadczenie o niekaralności, a także zgodę o przetwarzanie danych. I w momencie, kiedy nasza aplikacja zostanie zaakceptowana przez panią ambasador bądź pana ambasadora, kierownika placówki, w tym momencie nasza aplikacja zostaje kierowana do centrali, aby tam została sprawdzona, żebyśmy dostali zgodę na odbywanie takiej praktyki. I w momencie, kiedy zostanie ta zgoda przyznana, jesteśmy uprawnieni do tego, aby odbywać daną praktykę. Czas odbywania praktyk ustala się z ambasadą czy też konsulatem, z opiekunem. W moim przypadku był to miesiąc, może taka praktyka może trwać do 3 miesięcy. I w momencie, kiedy jesteśmy już przyjęci, możemy zacząć naszą praktykę. Praktyki w ambasadzie i praktyki w konsulacie troszkę się od siebie różnią ze względu na to, że dana placówka ma też inne zadania. W ambasadzie są to zadania bardziej analityczne, polityczno-ekonomiczne. Można dostać takie zadania jak na przykład tłumaczenie artykułów, bądź też wyszukiwanie artykułów w prasie zagranicznej, w prasie danego kraju i tłumaczenie je na język polski, pisanie krótkich notatek, streszczeń tych artykułów, które później są redagowane i przesyłane dalej. Może to być też na przykład pisanie listów rekomendacyjnych bądź typowo analityczne wyszukiwanie informacji. Natomiast jeżeli chodzi o konsulat, tutaj zadania przypominają bardziej te, które można dostać na przykład będąc na praktykach w urzędzie miasta bądź też w urzędzie gminy. Bardzo często jest to wypełnianie wniosków o wydanie paszportu, o wydanie numeru PESEL, o wydanie certyfikatu urodzenia, bądź też tłumaczenie na przykład takich pism. Może to być również pośrednictwo, kontakt pomiędzy obywatelem Polski znajdującym się na terenie danego kraju, bądź też w Polsce, a daną instytucją w danym kraju. Może być to też na przykład pisanie listów, pism do urzędów w Polsce, bądź też do obywateli Polski znajdujących się na terenie danego kraju. Jest to takie pośrednictwo pomiędzy obywatelem a instytucjami.
Jeżeli chodzi o konsulat, można również nauczyć się na przykład wydawania legitymacji szkołom polskim bądź też wydawanie karty Polaka. Jest to również bezpośredni kontakt z obywatelami polskimi. Bardzo często dzwonią do konsulatu, prosząc o pomoc w różnego rodzaju sprawach. I w konsulacie taką pomoc otrzymują. Także praktykant może też na przykład dostać zadanie wynalezienia informacji, które są potrzebne do rozwiązania tej sprawy. Bądź kontaktować się na przykład z danymi instytucjami, osobami w kraju, za granicą, ze względu na to, że na przykład obywatel nie jest w stanie porozumieć się, bo na przykład nie zna języka. Jeżeli chodzi o język, jest to zdecydowanie atut, rozpatrywany pozytywnie. Wiadomo, że nie tylko angielski, ale również język krajów, które dane praktyki chcielibyśmy odbyć. Praktyka daje perspektywę i jest to na pewno duża nauka. Można obserwować, jak pracują konsulowie czy też pracownicy ambasady i uczyć się, bo wiadomo, że praktykant nie jest uprawniony do wszystkich tych zadań, do których są uprawnieni konsulowie, czy to radcy, czy no, nawet pracownicy konsulatu, którzy nie są zatrudnieni poprzez centralę, a bezpośrednio wykonują na przykład takie zadania jak wydawanie paszportów. Także można się dużo nauczyć i dużo zaobserwować, nawet nie wykonując danych zadań, a także można się dowiedzieć dużo od konsula, na przykład, w jaki sposób przygotować się do takiej pracy, posłuchać o ich doświadczeniach. Praktyki płatne nie są, natomiast wydaje mi się, że bardzo dużą korzyścią jest to, żeby zobaczyć, jak wygląda praca w konsulacie czy ambasadzie w praktyce na żywo, a nie tylko w teorii, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo zadań różnorodnych i nawet będąc zainteresowanym w tematyce, można nauczyć się i zobaczyć rzeczy, o których by się nie pomyślało, będąc na przykład na studiach. Jeżeli chodzi o studia, licencjat robiłam w Gdańsku, na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku dyplomacja, natomiast moja magisterka jest na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku stosunki międzynarodowe. I wydaje mi się, że studia, zarówno na kierunku dyplomacji, jak i obecny, są w stanie przygotować w pewnym stopniu do tego, jaką pracę się wykonuje. I trzeba oczywiście znać przepisy, ustawy, przepisy międzynarodowe. I na obu kierunkach miałam szansę nauczyć się bardzo wiele z tych przepisów, ustaw międzynarodowych. Oczywiście język jest jednym z podstawowych warunków, oczywiście angielski, ale także inne języki, które każdy jeden jest atutem i sprawia, że łatwiej może będzie nam w przyszłości odnaleźć się w takim środowisku międzynarodowym. Też studia, szczególnie na dyplomacji, dały perspektywę tego, jak powinno się zachowywać, oczekiwać, czego oczekiwać po pracy w takim środowisku dyplomatów. Na pewno wszelkiego rodzaju zasady savoir-vivre są, tytulatury są przydatne w takim środowisku. I wydaje mi się, że jeżeli na studiach rzeczywiście jesteśmy nastawieni na to, że w przyszłości możemy wykonywać taką pracę,
Jest na tyle materiałów, że da się przygotować, ale tak jak wspominałam, teoria a praktyka różnią się bardzo i nie można się przygotować w całości na to, z czym się dana osoba zderzy, będąc na praktykach. Ale wydaje mi się, że warto się przygotować, jeżeli ma się okazję. Po odbyciu praktyki można dostać listy rekomendacyjne, które będą przydatne w późniejszych aplikacjach o pracę, jako załącznik do CV. I praktyka taka jest bardzo korzystna. Jest później bardzo pozytywnie rozpatrywana przez rekruterów. Także wydaje mi się, że pomimo, że jest to praktyka bezpłatna, korzyści są bardzo duże. Też praca w konsulacie czy ambasadzie daje bardzo dużo satysfakcji. Można zauważyć sprawczość takiej pracy. Widzi się efekty, widzi się to, że obywatele Polski naprawdę potrzebują czasami wsparcia i czy to konsulat, czy my jako pracownicy, praktykanci, jesteśmy w stanie naprawdę pomóc takim ludziom i jest to efekt bardzo często widoczny od razu. Nie trzeba bardzo długo czekać na rozwiązanie spraw. Pomimo, że takie konsulaty, szczególnie w państwach, gdzie jest bardzo dużo obywateli Polski, mają bardzo dużo pracy, każda sprawa jest rozpatrywana oddzielnie i pracownicy są naprawdę gotowi pomóc i poświęcić się tej pracy. I wydaje mi się, że jest to praca, w której można naprawdę poczuć bardzo dużą satysfakcję z tego, co się robi. Jeżeli w przyszłości planuje się karierę w dyplomacji, czy to w konsulacie, czy w ambasadzie, taka praktyka może być przydatna, natomiast trzeba aplikować do Akademii Dyplomatyczno-Konsularnej, w której przechodzi się serię testów i następnie również jest się wysyłanym na placówkę na staż. Natomiast tym razem jest to już staż płatny. I po takim stażu kolejne testy i egzaminy, i następnie jest się wysyłanym już jako pracownik, czy to konsulatu, czy ambasady na placówkę. Także takie praktyki mogą być na pewno przydatne i wiedza zdobyta podczas praktyk może się przydać później. Natomiast nie jest to doświadczenie, które gdzieś tam nam otworzy jakieś drzwi ze względu na to, że już byliśmy i pracowaliśmy na placówce. To może być przydatne, jak listy rekomendacyjne mogą być przydatne, natomiast nie jest to równoznaczne z tym, że dostaniemy się na taką aplikację. Odbyłam moje praktyki w ambasadzie RP w Oslo za zgodą pani ambasador Iwony Wojickiej-Żuławskiej, a także zgody uzyskanej z centrali. Natomiast miałam też okazję wykonywać zadania z Wydziału Konsularnego w Oslo. Także poszczęściło mi się i udało mi się skosztować pracy w obu placówkach. Natomiast często jest tak, że wykonuje się albo zadania z ambasady albo zadania z konsulatu. Jeżeli chodzi o mnie, wydaje mi się, że bardzo dużo się nauczyłam też dzięki temu, że w Norwegii, w Oslo jest bardzo dużo Polaków i jest bardzo dużo pojedynczych zapytań, próśb, zgłoszeń o pomoc, też bardzo dużo osób decyduje się na przykład na rejestrację urodzenia dziecka, czy to też na tłumaczenie certyfikatów małżeńskich, a konsulat ma takie uprawnienia i też wysyła
te prośby przekazuję dalej do urzędów tutaj w Polsce. Także wydaje mi się, że nauczyłam się bardzo dużo. Udało mi się zauważyć, jak pracuje zarówno konsulat, jak i ambasada.